Mateusz, gotowi na Eurobasket w 100%? Myślę, że tak. Tak jak trener powiedział, jesteśmy przygotowani, nie mamy czego się obawiać, idziemy pokazać, co osiągnęliśmy przez te 7 tygodni ciężkiej pracy. Myślę, że każdy już na to czeka, już wystarczy tych turniejów przygotowawczych, wystarczy treningów. Chcemy jechać i grać już o coś. Pierwszy mecz z Bośnią, podkreślacie wszyscy, że bardzo ważny. Opowiedz, co już wiecie o tej drużynie i co będzie najważniejsze w tym sobotnim spotkaniu. Ja uważam, że pierwsze dwa są kluczowe. Bośnia na pewno, no, gra tam mój znajomy z Ostendy, Andrija Stipanović, który prawdopodobnie będzie jednym z najważniejszych zawodników tego zespołu. Na razie przeszliśmy zagrywki, myślę, że jutro obejrzymy wideo, dowiemy się czegoś więcej o ich zachowaniach i tak dalej. Na spokojnie, swoim rytmem przygotowujemy się do tego meczu. Uważam też, że drugi mecz jest bardzo ważny dla nas, Rosja, która jest też w okrojonym składzie, przyjeżdża na Eurobasket bez zawodników z NBA, bez zawodników, którzy teraz popodpisywali wielkie kontrakty chociażby w Rosji. Także też musimy tu patrzeć na możliwość ich ogrania. Także te dwa mecze, ja myślę, że na spokojnie już zagrywki przeszliśmy, teraz chcemy też obejrzeć wideo i zobaczyć, jak zawodnicy reagują na poszczególne schematy i systemy i będziemy przygotowani. W grupie A są też Francja, Finlandia i Izrael i w takim powszechnej ocenie wszyscy stawiają Francję jako zespół, który jest poza zasięgiem, a na miejscach 2-6 wszystko możliwe. Zgodzisz się z taką opinią? Tak jak powiedziałem przed chwilą, że rzeczywiście Francja na dzień dzisiejszy, no to jest zespół, chociażby na papierze, to jest zespół napakowany gwiazdami. Przyjeżdżają ludzie z NBA, przyjeżdżają ludzie z najsilniejszych europejskich zespołów. Grają u siebie, tak jak Aaron powiedział, bilety już prawie wszystkie wyprzedane na mecze Francuzów. Będą niesieni dopingiem swoich kibiców. Nie wiem, tam chyba jest 10 tysięcy osób, może wejść na salę, także myślę, że też będzie to gorący doping. Czy tak na dobrą sprawę Francuzi, może nie na 100%, ale na 90% rzeczywiście byliby faworytem tej grupy. Te 10% zostawiam, bo różne się rzeczy dzieją na Eurobasketach. Grają zespoły mecze życia, grają zespoły najgorsze mecze w życiu, także są różne możliwości. Aczkolwiek myślę, że te 5 zespołów pozostałych to będą zespoły na takim poziomie, które będą rzeczywiście biły się o te 3 miejsca, które dadzą awans do kolejnej rundy. Twój poziom gry, szczególnie w tych ostatnich meczach, no strasznie podbudował, myślę, kibiców, bo pokazałeś i agresję, i efektowne akcje, wszechstronność, dynamikę. Co ty czujesz, sam z siebie możesz dać reprezentacji na tym Eurobaskecie? W jakiej roli siebie widzisz? W jakiej formie jesteś? Ja myślę, że ta forma właśnie teraz przychodzi na te najważniejsze mecze. Myślę, że ja od siebie, co chciałbym dać, to chciałbym dać zwycięstwa, tak? Chciałbym dać to, że nasz zespół w najważniejszych momentach będzie umiał przejść ten moment, w którym kluczowe akcje są rozgrywane, przejąć go na swoją korzyść. Osobiście chcę też pomagać zespołowi, czy to w obronie, czy w ataku, bez względu na to, w której, że tak powiem, kategorii, jeśli chodzi o mecz, mogę pomóc, dam z siebie wszystko, żeby trener też miał tą swobodę, że może ewentualnie gdzieś tutaj zarotować, gdzieś może jakieś tam dodatkowe ustawienie sprawdzić, które przyniesie rezultaty w postaci wygranych. To jest dla mnie najważniejsze.